Cześć wszystkim, moi drodzy, witam Was na kanale Worksa. Dzisiaj pokażę Wam troszeczkę grubszą pracę, a mianowicie jak wyczyścić komory silnika w naszym aucie. A posłuży mi do tego nietuzinkowy samochód, jest to auto Dymitra z kanału Sprawdzam Jak. Zobaczcie teraz, w jakiej kondycji jest jego silnik. No i dobra, koniec gadania, przechodzimy do pracy. Jedziemy. Zaczynamy. Przechodzimy najpierw do łagodniejszych elementów na naszym aucie. Posłuży mi do tego nasz czarny pędzelek Black. Już go doładowuję naszym APC. I rozprowadzamy sobie produkt, musimy go wypracować, później go zbierzemy. Na tym polega cała nasza praca. A teraz przechodzimy do trudniejszego wyzwania, do tego posłuży mi nasz Steve. Zobaczcie, w jakim stanie jest tutaj nasza komora. Ten sam zestaw APC, spryskam sobie troszeczkę nasz element, doładuję pędzelek. I jedziemy. Ok, zbieram nadmiar produktu naszego. I tak naprawdę poczekam, jak to sobie wszystko odparuje. Przejdę do dalszej części tego auta. A jutro położymy sobie dressing. Mamy kolejny dzień. Nasze auto już jest praktycznie na finiszu prac. A tak jak powiedziałem wczoraj, że dzisiaj jeszcze musimy zaaplikować dressing na nasze tworzywa sztuczne w komorze silnika. Posłuży mi do tego nasz Gustawowy dressing. Fajny efekt, przyciemniający. Delikatnie może się pojawić setynka, ale to też kwestia, ile tego produktu nałożymy. Do aplikacji posłuży mi nasz workstaffowy Eclipse. Troszeczkę sobie nasączę ten aplikator tym produktem i przechodzimy do pracy. Zobaczcie, że od razu ten plastik wygląda inaczej. Można powiedzieć, że dostaje taką szybką regenerację. To tyle. Teraz musimy tylko poczekać, jak nadmiar produktu odparuje i mamy pracę skończoną.